I bardzo serdecznie witam wszystkich, którzy zebrali się przy radioodbiornikach. Ciekaw jestem, czy bardziej grupowo. Domyślam się, że pewnie bardziej indywidualnie, bo chyba taki coraz częściej mamy kontakt z radiem. Chyba że gdzieś jedziecie samochodem teraz, na przykład na wakacje, bo już macie przerwę od rozmaitych obowiązków swoich szkolnych, tudzież zawodowych. To mam nadzieję, że dzisiaj zaproponujemy wam sympatyczny temat. Będzie dzisiaj też szansa na bardzo atrakcyjne nagrody. A dzisiaj porozmawiamy w Zostaw Wiadomość o serialach. Serialach, które towarzyszą Polakom znacznie częściej niż na przykład Amerykanom, ponieważ w Stanach Zjednoczonych o sukcesie mówi się wtedy, kiedy to 20% Amerykanów ogląda i doskonale rozpoznaje jakąś serię. W Polsce niektóre seriale mają osiągi rzędu 80%, co dla Amerykanów jest po prostu niewyobrażalne. A będziemy dzisiaj o serialach rozmawiać z naszym gościem Tomaszem Łysakowskim, kulturoznawcą i medioznawcą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z Tomaszem jest taki problem, że jak rzuca się hasło serial, to Tomasz się od razu uruchamia, ponieważ ma swoje ulubione seriale i idą pewnie w dziesiątki tytułów te serie, które obejrzałeś, z którymi się utożsamiasz z tym utożsamianiem to cofam, ale należysz do wiernego grona fanów, którzy nie przestają śledzić, co się jeszcze wydarzy, no i oglądasz pewnie głównie przez internet. Tak, ale z tymi najlepszymi serialami to jest niestety taki problem, że zwykle to nie są tasiemce, które idą przez kilkadziesiąt lat. To nie jest tak, że to są seriale typu Młoda na sukces, tylko to są seriale, które mają na przykład po 6 odcinków. No i co z tego, że te odcinki są genialne, kiedy człowiek obejrzy je w ciągu czasami jednego wieczoru? No nie ma. Można się dalej utożsamiać z bohaterem, ale już nie będzie więcej. Ja nie wiem, czy można powiedzieć seriale typu Młoda na sukces, bo on jest chyba jedyny w swojej lidze. Nie wiem, czy są seriale... Są takie seriale w Ameryce, które idą na przykład już od 60 lat. I Moda na sukces wcale nie jest najstarszym z tego typu seriali. Są seriale... Ale jest absolutnie wyjątkowy. To jest tak, że on jest wyjątkowy w sensie takim, że w Polsce jest wyjątkowy, dlatego że nie kupujemy na ogół tych seriali. Natomiast w Ameryce pierwsze opery mydlane nagrywano w ten sposób, że w radiu po prostu wychodzili aktorzy i ci aktorzy odgrywali w czasie rzeczywistym te sceny, które mieli. I teraz potem, po jakimś czasie, to zaczęto nagrywać. Ktoś wpadł w pewnym momencie na pomysł, że można to nagrywać i potem jeszcze gdzieś tam składować, może powtórki robić. Na początku ludzie pukali się w głowę. Po co to nagrywać w ogóle? Natomiast potem zaczęto to nagrywać, po jakimś czasie zaczęto puszczać powtórki. Były w ogóle kurioza, jak to, że w Wielkiej Brytanii BBC na początku składowała te seriale, które robiła, ale pewnego dnia zaczęła je kasować. I na przykład Doctor Who, który jest kultowym serialem brytyjskim, nie ma połowy drugiego i prawie całego trzeciego sezonu, dlatego że pewnego dnia BBC po prostu oddała taśmy na przemiał. I dzisiaj gdzieś tam ktoś tam nagrał, ktoś nagrał tylko dźwiękowo, gdzieś odnaleziono jakieś taśmy w Australii. To wszystko ma ogromną wartość dzisiaj, natomiast swego czasu telewizje po prostu wysyłały te seriale na przemiał, bo nikt nie spodziewał się, że to mogą być takie pieniądze, że to może być taka baza fanów chociażby. A z serialami to jest sprawa niezwykle złożona, ponieważ kiedy zaczniemy rozmawiać o serialach, to tak naprawdę powinniśmy na początku ustalić, o czym my tak naprawdę rozmawiamy. Bo już chociażby wprowadzenie podziału na seriale krajowe i zagraniczne, trochę taki podział jak z Barei, no to w tych krajowych też będą bardzo różne rzeczy, bo z jednej strony będą seriale te współczesne, takie coraz bardziej tasiemcowe, typu Plebania, czy inne M jak Miłość, albo Na Wspólnej. One mają długą tradycję, to nie jest tak, że... Ale są nasze krajowe. Też można by je omawiać jako Złotopolscy, Klan i nie będziemy tutaj dalej robić. Ale to zupełnie inna liga i zupełnie inna opowieść niż na przykład taka Wojna domowa, która jest czysta w
epoka większa niż życie, czyli seriale sprzed lat, bardzo często jeszcze czarno-białe. Czarne chmury, były Janosik, jeszcze... cała masa seriali. Miały pewien zasięg czasowy, skończyły się, ale od początku było wiadomo, że pewnego dnia się skończą, to znaczy... Były rozpisane na ilość odcinków. I do dzisiaj powstają takie seriale, czy w Polsce, czy za granicą, gdzie wiadomo, że ten serial ma ileś tam odcinków, po czym się skończy. I teraz mimo wszystko to jest teraz mniejszość, dlatego że większość formatów narzuca Ameryka, a Ameryka seriale traktuje jako maszynki do zarabiania pieniędzy. To znaczy jasne jest, że taki serial idzie, dopóki zarabia pieniądze. W chwili, gdy przestanie zarabiać pieniądze, to w Ameryce może być, jak mówią, axed, czyli jakby zaszlachtowany w ciągu kilku dni. To znaczy, jeżeli nagle spada oglądalność, to taki serial w Ameryce znika z telewizorów po prostu z dnia na dzień. Potem fani tego serialu muszą na przykład te odcinki, które brakuje, które już nakręcono, ale których telewizja nie wyemituje, bo czas reklamowy tam jest na wagę złota, muszą sobie kupować na przykład na DVD albo ściągać z internetu. Więc to jest taka polityka i w tym momencie każdy serial, który przynosi zysk, istnieje. W chwili, kiedy przestanie przynosić zysk, przestaje istnieć. Ewentualnie może być tak, że serial nie musi mieć ogromnej widowni, ale na przykład jest na kanale płatnym. Tak jest z niektórymi serialami, które są niszowe. W Ameryce na kanałach kodowanych jak South Park, Dexter, czy tak było na przykład z Queer as Folk, czy z 600 pod ziemią. I w tym momencie to są seriale, które mają troszeczkę inną widownię, natomiast to, co je wyróżnia, to właśnie to, że nie docierają do tego masowego widza. A normalnie serial ma po prostu wygenerować cały czas te widownie. I teraz my jeszcze mówiliśmy, że w Polsce 50% coś ogląda. Ale spójrzmy, ile ludzi mieszka w Ameryce i jaką mają dostępność kanałów. W Ameryce rzeczywiście widownia na poziomie 10 milionów to jest bardzo dużo, ale zauważmy, że w Polsce te najlepsze seriale mają, nie mają najczęściej 10 milionów. No, 10 milionów to... No, kwestia statystyki. Tak, kwestia statystyki. Ale to, co widać, i to pewnie będzie widać także w Polsce w zasięgu kilkudziesięciu lat, to jednak te najbardziej oglądane seriale od lat tracą widownię. Tak jest na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie mają takie telenowele jak EastEnders czy Coronation Street. I teraz jak patrzymy sobie na w latach 90. czy 80. Coronation Street, jeden odcinek w Wielkiej Brytanii oglądało po 20-25 milionów. To naprawdę dużo, to ponad połowa widowni. Dzisiaj nadal ogląda to ponad połowa widowni, tej, która ma wtedy włączone telewizory na przykład, ale to już jest tylko 10 milionów. No i chodzi o to, czy na przykład 8. Tak naprawdę oglądalność 3 razy spadła. Ale co za tym idzie? Ano za tym idzie to, że mnóstwo osób, szczególnie młodych, przestaje oglądać seriale w telewizji. Przerzuca się na internet, gdzie znacznie szybciej można na przykład do tego, co się dzieje, dojść. Czyli na przykład jeżeli serial zawiera takie zawieszenie, tak jak kiedyś ludzie oglądali w Polsce Dynastię. No i ta Dynastia sobie biegła co tydzień. Co się wydarzy do następnej niedzieli? Oczywiście. Co niedzielę kończyło się takim cliffhangerem, jak powiadają Amerykanie. No i potem przez tydzień wszyscy dyskutowali, co będzie. Dzisiaj, gdyby tak było, to od razu znalazłby się ktoś obrotny, kto by sobie ściągnął na torrentach, rapidsharach albo innych jakby tutaj programach w internecie kolejne odcinki Dynastii i potem spoilerowałby całą resztę tym, co się stanie. Kiedyś tak nie było. Były pewnie jednostki, które to widziały w Ameryce, ale to ponad 5 lat wcześniej, więc Jakie spoilerował? To jest ja tutaj taka cała masa używam pewnego słów. Tak, używam tutaj pewnego takiego slangu, który jest jakby... Jakoś przyklejony też do tej bajki. Bo na wiele takich zachowań, które tutaj rozpowszechniły się, jeżeli chodzi o, nie wiem, ściąganie czy korzystanie w internecie z seriali czy z różnego rodzaju innych filmów, nadal język polski nie ma słów. I to jest tak, że można... No jest słowo spoiler. I tak naprawdę co to znaczy? No zepsuć zabawę. Ale teraz jak ja mówię, że ktoś by komuś psuł zabawę, to nie oddaje tego całego tutaj, tej całej konotacji, tego aspektu znaczeniowego, tego spoiler amerykańskiego. No, rzeczywiście, podbieranie puenty to też nie to samo. Tak, podbieranie puenty, to za bardzo takie... Wankowiczowskie, tak?
Ale przecież w polskim radiu też są seriale, napisał Piotr, emitowane już kilkadziesiąt lat. To Słuchowiska Matysiakowie i W Jezioranach. I te seriale polecam. Telewizyjne są w większości nudne, napisał Piotr. Rzeczywiście, a ja jakiś czas temu wróciłem do Matysiaków i po prostu oni trzymają formę. I mam nadzieję, że będą na antenie Polskiego Radia jak najdłużej. Będą pisane przez znakomite nazwiska i też przez znakomite nazwiska odgrywane na tej antenie. Ale wracając na chwilę do seriali i do tego, że tak wiele ich jest, że dzisiaj no, nawet nie mamy chyba ambicji, żeby jakąś sumę wiedzy wszystko obejrzeć. Ani obejrzeć, ani opowiedzieć o nich od początku do końca. Ale za to ciekawi jesteśmy waszych doświadczeń z serialami. Karol z Krakowa napisał: seriale to zastępowanie naszego życia, dlatego nie oglądam. Pozdrawiam, Karol z Krakowa. Karol, który został z Krakowa. Nie mogę sobie... Nie mogłem sobie odmówić. I o tym też porozmawiamy. Porozmawiamy o serialach, które rzeczywiście mogą w naszym życiu jakąś dużą rolę odgrywać, ale ja chciałbym na początku zadać wam jedno pytanie, a mianowicie takie, o czym obejrzelibyście serial, którego jeszcze nie było? O czym nie było jeszcze serialu? To pytanie, na które odpowiedzi możecie wysyłać na numer 70044. Każde SMS płatne 50 groszy plus VAT, zatem 61 groszy brutto, ale można też wysłać mail zupełnie za darmo, zostaw @polskieradio.pl albo zadzwonić do nas 22 645 2100. O czym obejrzelibyście serial albo na jaki temat nie było jeszcze serialu, na jaki temat nie nakręcono jeszcze serialu. No, będziemy mieli dzisiaj dla naszych najaktywniejszych słuchaczy, którzy będą się do nas odzywać, 4 sezony serialu, jakby nie było, serialu Chirurdzy, czyli Grey's Anatomy, serialu, który ja bardzo lubię i oglądałem go z wielką przyjemnością, też trochę ścigając się z programem telewizyjnym, którego nadawał i oglądałem różne odcinki w internecie. 70044, to o czym miałby być ten serial, który chcielibyście obejrzeć? Najfajniejszy serial to 4 pancerni. To taki kultowy, chyba najbardziej ulubiony mój. Stawka większa niż życie. To jest też w sumie mój ulubiony polski serial. Alternatywy 4. Nasze wady pokazuje i rzeczy, które zostają aktualne do tej pory. Taki serial, z którego się ostatnio śmiałam, Tulipan, o takim lovelasie, no świetnym. Cudowne lata. Byłem akurat w tym samym wieku, co ten chłopak, główny bohater, i to takie przygody miał dosyć fajne, ciekawe. Z mojego dzieciństwa to Stawka większa niż życie. No jednak ten nasz klos króluje. Dzisiaj o serialach rozmawiamy w Zostaw Wiadomość, a ludzie przepytywani przez Martę Kowalczyk opowiadali o tym, jakie są ich ulubione seriale. Pewnie różnie by się w różnych grupach wiekowych układały te typy, ale mamy też odpowiedzi na pytanie, o czym obejrzeliby serial nasi słuchacze. O życiu studenckim. Mam wrażenie, że o życiu studenckim był taki pokój w akademiku, akademik... Tak, ale powiem szczerze, że te seriale, jak powstaje serial, to pamiętajmy, że w Polsce jest właśnie pewne są rzeczy, które trzeba spełnić, żeby ten serial powstał, i mimo wszystko on musi spełniać pewną funkcję dydaktyczną. I boję się, w Ameryce są w stanie wyprodukować seriale, które absolutnie żadnej funkcji dydaktycznej nie mają, wręcz przeciwnie czasami, chociażby Dexter. Natomiast u nas jest tak, że te seriale ciągle mają jakieś tam wartości nieść, i teraz gdyby powstał serial, który pokazuje życie w akademiku, taki jaki ono jest naprawdę, wiem, bo mieszkałem w akademiku kiedyś, no to wiele rzeczy można by powiedzieć, ale żadnej funkcji dydaktycznej prawdopodobnie by ten serial nie miał, i to już jakby tam na starcie byłoby go w stanie, no przynajmniej chyba, że nie wiem, bohaterem tego serialu byłby duszpasterz akademicki, walczący tutaj z różnymi zwyrodnieniami i innymi patologiami w środowisku studenckim. Z błędami i wypaczeniami. Tak. Ale zaglądam do artykułu pod tytułem W polskich serialach bez zmian. To jest tekst Agnieszki Mrozik i Piotra Szumlewicza, który pod koniec zeszłego roku ukazał się w Przeglądzie. Są tutaj takie zdania. Świat polskich seriali jest światem konformistycznym. Nie ma w nich krytyki, buntu, konfliktów innych niż personalne. Nie
bierze się udziału w demonstracjach, nie protestuje i nie walczy o niczyją sprawę. Nie istnieją zbiorowe interesy ani różnice klasowe. W bezpiecznej i sielskiej atmosferze wszelka inność zostaje oswojona i włączona do wspólnoty. Homoseksualista Sebastian z Magdy M. okazuje się ciepłym facetem, w którego ramionach kobiety opłakują miłosne zawody, sam zaś nie ma prywatnego życia, a jeśli już, to dyskretne, nieepatujące, estetyczne. A Niemiec Stefan z M jak miłość to z kolei swojski chłop, z którego smykałki do interesów żyje, jeśli nie cała wieś, to przynajmniej jedna rodzina. Inni nie odstają zbytnio od normy, a gdy odstają, muszą się dostosować do obowiązujących reguł. Sami, nikt bowiem nie przemówi w ich imieniu. No, problem jest taki, że na zdrowy rozum seriale polskie mają bardzo mało do zaproponowania widzowi i tak jak mogę powiedzieć ja sam z siebie, że ostatni serial polski, jaki oglądałem, tak żeby rzeczywiście mnie wciągnął i rzeczywiście chciało się to oglądać, to był Pitbull. Natomiast od tego czasu nie widziałem serialu polskiego, który by wciągnął, który by zadziałał tak jak kiedyś działały, nie wiem, Alternatywy 4 chociażby. Dzisiaj nawet jak nakręcono powiedzmy dalszy ciąg Alternatyw 4, co widziałem jeden odcinek, no to powiedzmy sobie szczerze, nie był to w żadnym jakby tutaj aspekcie serial, który mógłby wciągnąć. Wręcz przeciwnie, miało się bardzo wielką ochotę już po 5 minutach wyłączyć. I problem z polskimi serialami to jest po pierwsze wtórność, to znaczy polskie seriale są wtórne i to nie jest wtórność nawet w stosunku do rzeczy, które, czy formatów, które są jakoś rewolucyjne, tylko wtórność wobec takich formatów amerykańskich, czy nawet czasami kolumbijskich, czy innych wenezuelskich, które są już w tamtych krajach zupełnie ograne. Dlatego, nie wiem, większość moich znajomych, jeżeli dyskutuje o jakichś serialach, to bardzo rzadko będzie to serial polski. Najczęściej są to seriale zagraniczne i ludzie dyskutują raczej o tym, co się w tych serialach dzieje, co nowego jest w tych serialach, co tam się stanie, co tam się stało, niż o tym, co się stało w Klanie, czy powiedzmy w Polsce, nie mówiąc. Ale i właśnie na ten temat wypowiedział się profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog, który powiedział, że w Polsce ludzie wolą oglądać serial niż wyglądać przez okno, bo historie ze szklanego ekranu zwykle kończą się happy endem. To stwarza iluzję, że świat jest lepszy niż w rzeczywistości. Najczęściej ulega jej tak zwana inteligencja blokowa, czyli ludzie, którym udało się zdobyć wykształcenie, ale nie odnieśli sukcesu finansowego. Dlatego stanowią oni najwierniejszą publiczność rodzimych seriali. To sugestia, że nie oczekują ludzie tutaj rewolucji. Oczekują tego, żeby pooglądać troszkę lepszą wersję swojego życia. Ja tu się tak do końca nie zgodzę, bo mam wrażenie, że na przykład, tak patrzę, ja akurat pochodzę ze wsi, widzę jak to wygląda tam przynajmniej, więc to, że jest serial, to absolutnie nie wpływa na zainteresowanie ludzi tym, co dzieje się na drodze za oknem u sąsiada. Bez przesady. Nie, no, to oni są, wolą co, właśnie tak, serial niż to, co za oknem. Nie, ja bym powiedział, że to zupełnie są dwie rzeczywistości, które się nie przenikają. Ludzie oglądają seriale, bo rzeczywiście te seriale dają takie poczucie, że świat jest sprawiedliwy, że świat jest dobry, że wszystko dobrze się kończy, że właściwie nie ma w tym świecie problemów, nie ma złego rządu, nie ma podatków, nie ma urzędników, którzy wykańczają firmy, nie ma różnych innych rzeczy, z którymi zwykły zjadacz chleba musi się na co dzień borykać. Natomiast w tym serialu rzeczywiście jest taka rzeczywistość fajna i teraz mnóstwo ludzi siada, przychodzą zmęczeni z pracy, siadają przed telewizorem, nie szukają, klikają tam w pierwszy lepszy kanał i chcą sobie zobaczyć coś, co ich odpręży, przynajmniej do tych wiadomości czy faktów, które jak obejrzą, to znów im się podniesie ciśnienie. Ale czy nie jest tak, że ludzie szukają, a może znajdują, nawet nie szukając, wzorce zachowań i tam się trochę przeniósł dyskurs, no bo gdzie się w Polsce rozmawia o kwestiach wychowania, o takich kwestiach jak aborcja, no albo jest pyskówka w Sejmie i politycy właśnie w tych wiadomościach, które podbijają ciśnienie, przerzucają się jakimiś sloganami, no a tak naprawdę, żeby ktoś się przyjrzał tej sytuacji i zastanowił, no to tylko w serialu. Tam jest miejsce na jakieś rozterki, na różne punkty widzenia. Ale właśnie problem tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, problem z tymi naszymi serialami to jest taki, że tam nie ma żadnych punktów widzenia innych niż ten miłościwie panujący. To znaczy, tak jak weźmiemy sobie w seriale na przykład
amerykańskie, czy nawet brytyjskie, brytyjskie tutaj są lepszym przykładem, no to w brytyjskich serialach, nawet w takim serialu dla dzieci jak Doctor Who, mamy mniejszości seksualne. No i teraz dzieci, które oglądają Doktora Who, już od początku jakby tego oglądają sobie, no i tam jeden z głównych bohaterów, Doktor Who to jest serial o kosmicie, który podróżuje w budce telefonicznej i podróżuje w czasie. No i ma różnych towarzyszy. W poprzednich sezonach miał na przykład towarzysza, który był biseksualny. No i teraz w tym momencie dzieci już się dowiadują, już mają pewną rzeczywistość, która nie jest czymś, co jest zupełnie dane. To znaczy muszą zobaczyć, że coś takiego również istnieje. W Polsce, jeżeli mamy jakiekolwiek takie zjawiska, no to one zostaną w serialu bądź przemilczane, bądź też, nie wiem, potraktowane jako zupełna sensacja. To znaczy, to nie jest tak, że po prostu taka osoba sobie tam podróżuje i sobie po prostu jest. Nie. W Polsce, jak już się homoseksualista pojawi, to ma jakiś problem. To jest gdzieś jakiś problem, coś tam trzeba rozwijać, coś trzeba rozwikłać. No i teraz tak samo na przykład... No nie, z aborcją to jest o tyle problem, że jednak aborcja to w każdym serialu, jeżeli się już pojawia, to jest to jakaś decyzja, więc tutaj to nie ma zmiłuj się, zawsze to będzie jakiś dramat czyjś, prawda? Natomiast jest mnóstwo takich rzeczy, takich powiedzmy, które w Polsce rzucają się w oczy. Na przykład różnego rodzaju problemy księży. No to w Polsce. No księży jest bardzo dużo w serialach. I jest plebania, to spora reprezentacja. I ojciec Mateusz. Tak, ale jakbyśmy sobie zobaczyli na przykład serial Plebania, to oczywiście obraz plebanii, która tam jest, w porównaniu ze średnią plebanii w Polsce, z których czasami czytamy w newsach, co się na tych plebaniach dzieje, no to też. Jesteś poszukiwaczem sensacji. Nie, niekoniecznie. Natomiast no. Jest to tak, że ten obraz jest bardzo wyidealizowany. No pół biedy z tym. Tylko teraz pytanie jest, czy ten obraz jest wyidealizowany po to, że na przykład ludzie chcą sobie oglądać spokojne plebanie, czy na przykład jest, nie to, żebym tutaj węszył jakieś spiski, bo to nie jest nic tajnego, czy na przykład ludzie, którzy rządzą w telewizji, mają taki, a nie inny światopogląd, no i teraz chodzi im o to, żeby nadając odpowiednie seriale, na przykład ustosunkować w jakiś sposób odbiorców do takich zjawisk jak ksiądz, religia katolicka, czy powiedzmy ogólnie pojęta tam ideologia związana z tą religią. 70044, czyli nasz numer SMS-owy. Polskie seriale to lipa, pisze Bobek. Sztuczne fryzury, scenografia, ciągle ci sami aktorzy. A polskie seriale o gangsterach, podobnie jak filmy, to wielka farsa. Z tą sztucznością rzeczywiście coś jest. Ludzie zachwycają się szpitalem w Leśnej Górze, a potem idą do swojego szpitala, nawet wojewódzkiego, i okazuje się, że już nie ma doktora Kuby ani tej, co ją foremniak gra, jakkolwiek ma ona na imię w serialu. Ja bardzo chętnie obejrzałabym ambitną produkcję o życiu ludzi ulicy, bez cenzury, po prostu samo życie. Pamiętam taki francuski serial paradokumentalny o kloszardach paryskich. Ciekawe, czy o polskich bezdomnych ktoś coś takiego by nakręcił. A Kinga donosi, że wydaje mi się, że nie został jeszcze nakręcony serial opowiadający o hipisach w Polsce. Chętnie obejrzałabym także serial na temat młodych ludzi w czasach stalinizmu Kinga. W ogóle ja bym się takich seriali nie spodziewał. Dlaczego? Zobaczmy sobie chociażby takie seriale jak Władcy Much, który to serial w Polsce był kultowy i nazywano go polskim South Park. Ale jak ktokolwiek oglądał South Park. Tak, ale jak ktokolwiek oglądał South Park w oryginale, zwłaszcza te nowsze odcinki South Parku, ja tutaj nie mówię o South Parku sprzed 13 lat, gdzie rzeczywiście on nie był na zbyt wysokim poziomie, tylko te nowsze odcinki South Parku, gdzie po prostu ostrze satyry już jest, no, jest na poziomie, nie wiem, no, znacie wyższym choćby od Barei. O ile się ogląda, to rzeczywiście w oryginale. Tak, no to tutaj w tym momencie mówienie na przykład o Władcach Much jako o polskim South Parku to już jest parodia. Natomiast faktycznie ja widziałem kiedyś fragment South Parku z polskim dubbingiem, czy czymś podobnym, bo nie jestem pewien, czy to był aby na pewno dubbing, czy jakaś parodia dubbingu. Natomiast faktycznie było to żałosne i większość tych obraźliwych rzeczy została wycięta. Dlaczego? Dlatego, że no jak South Park atakuje, pół biedy, że ostatnio atakuje najgłośniej ataki słychać, że South Park atakuje Mahometa. Ale najczęściej atakowanym przywódcą religijnym jest papież. No i teraz ja się zastanawiam, czy jeżeli była jak
jakaś emisja South Parku, czy na przykład odcinek Bloody Mary został wyemitowany, bo w tym odcinku praktycznie cały odcinek jest od początku do końca jednym wielkim bluźnierstwem. I teraz wyobraźmy sobie, że takie coś dochodzi do emisji. Już nie mówię o wyprodukowaniu w Polsce takiego serialu, ale ja sobie nie wyobrażam emisji takiego czegoś, bo tutaj mielibyśmy naprawdę ukrzyżowanie potem dyrektorów tej stacji, która telewizyjnej, która by do tego dopuściła. Dlaczego? No pokazanie na przykład, mogę powiedzieć, jaka tam jest scena, czy nie? Nie, nie mogę. No dobrze, możesz. Pewnie widziałeś, ale w każdym razie nie będę tutaj spoilerował. Jak ktoś chce, to sobie obejrzy odcinek Bloody Mary South Parku, ale również inne odcinki, które mają Kościół katolicki w nazwie. A tak a propos mundialu, to czy ktoś kiedyś widział jakiś serial o sportowcach, na przykład o piłkarzach? Ja sobie nie przypominam. Był brytyjski serial, jest Footballers' Wives. I ach tak! Jest. Ach tak. Jest taki serial, ja nie oglądałem go, powiem szczerze, natomiast wiem, bo mam go na dysku, ale nigdy jeszcze nie naszło, żeby obejrzeć ten rozumiem, serial. Że ściągnięty legalnie tak. I zapłaciłeś swoją kartą kredytową za to, że możesz go mieć na swoim dysku. Tak. Super, mamy czyste sumienie. 70.044, dzisiaj przed pierwszą dowiecie się, kto dostanie, w końcu mamy do rozdania 4 sezony chirurgów. W każdym razie 70.044 i zostaw @polskieradio.pl cały czas do waszej dyspozycji. O, nareszcie jesteś. No nic z podróży. Jak to, nie jedziesz? Nie jadę, ale do Gliwic. Do Gliwic? A kto nas odwiezie? Trzeba było jechać na gapę. I dojechać prosto do aresztu. To co robimy? Nic. Ja wracam do domu. Nie pytałem cię jeszcze, jak wygląda cenzura. Nic ciekawego. Chyba mogę wiedzieć, jakie stopnie ma mój syn, nie? Symetryczne. No tak, w środku piątka, a po bokach trójki. No to wymyśl coś. Ja? To ty masz w szkole same piątki. Same truje? Nie, jedna piątka. Ze śpiewu. Jeżeli mówimy o serialach, które miały taki element, komponent poznawczy w sobie i czegoś uczyły, to Podróż za jeden uśmiech był fantastycznym serialem pod tym kątem. Tomasz Mysakowski, który mówi, no nie do końca pamiętam. No powiem szczerze, że nie pamiętam. Przecież nie oglądałeś w wakacje nigdy telewizji, jak byłeś uczniem? Wtedy właśnie takie rzeczy nadawano. Podróż za jeden uśmiech, stawiam na tolkę banana. Tych seriali nie pamiętam. Już byłem chyba albo trochę wcześniej, albo trochę później. Raczej trochę później. Raczej trochę później, tak. Bo to jeszcze czarno-biały serial. Zresztą zaczęły się tam wielkie kariery. W końcu Henryk Gołębiewski, czyli późniejszy, między innymi Eddie zagrał w nim. No i Filip Łobodziński, który później poprowadził główne wydanie Wiadomości, więc wiesz, od Podróży pamiętam, za jeden uśmiech ale ja się zaczyna. Wiem, co to za serial, natomiast po prostu go nie oglądałem. No Duduś taką wielką walizką zawsze chodził. Pamiętam Nieustraszonego z Hasselhoff i ani remake, ani Senny Koszmar o rodzimej wersji mi się nie podoba, bo nawet Kubica by się do niej nie zaangażował. Uważam, że seriale powinny mieć jakieś przesłanie, a niestety w polskich serialach nie ma. Same bajeczki o miłości, zdradach czy inne. Wielka szkoda. Pozdro Mateusz. Znaczy, główny problem z polskimi serialami to jest to, że one rzeczywiście nie wnoszą nic do świata. One są nudne. Dla każdego, kto nie chce sobie obejrzeć kolejnej Sielanki, którą równie dobrze można by jakieś tam renesansowe sobie rzeczywiste Sielanki poczytać, ale ktoś chce sobie obejrzeć Plebanie, to sobie obejrzy Bukoliki Plebanie. Nasze współczesne. Tak. Natomiast to jest tak, że przecież jak spojrzymy na seriale amerykańskie, na przykład, to też się okaże, że w tych głównych mediach to, co leci, to też jest taka sieczka, która rzeczywiście w większości mówię, też nic nie wnosi do świata. Natomiast Ameryka ma tę przewagę, że to jest kraj ponad 300-milionowy i tam nawet populacja ludzi inteligentnych, wyrobionych widzów, którzy wolą zapłacić, ale aby dostać za to serial na wysokim poziomie, jest wystarczająco duża, żeby tutaj wygenerować takie seriale. Czyli od czasu do czasu przychodzą do nas seriale, które są, powiedzmy, no, na pewnym poziomie,
głównie z Ameryki także, i można to spokojnie sobie wtedy obejrzeć. Natomiast druga sprawa to mówienie od na przykład telewizji publicznej, która by w ramach tak zwanej misji faktycznie tworzyła rzeczy, które ludzie o wysokiej inteligencji, a przynajmniej wyższej niż średnia, by chcieli oglądać. No i to jest niestety problem, bo u nas, jak popatrzymy sobie na to, co robi telewizja publiczna, to ostatnimi czasy to nawet mam wrażenie zaniża to wszystko. Nie mówię, że tutaj prywatne też nie pracują nad tym, natomiast te seriale są, moje zdanie to jest, coraz głupsze. Z roku na rok. To nie jest co prawda takie tak, że nagle wszystko zgłupiało. Natomiast jak tak oglądamy, to nie wiem. Mam wrażenie, że 20 lat temu jeszcze powstawało sporo mądrych rzeczy w telewizji. 10 lat temu, natomiast w tym coraz mniej tego. I to się prawdopodobnie bierze stąd, że nie wiem, na przykład troszeczkę taka za wielka kontrola polityczna nad telewizją, bo na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie to BBC jest bardziej niezależne, ono może ciągle tworzyć seriale, które będą na wysokim poziomie, ale dlatego, że tam nie ma aż takiej kontroli, że kolejne władze przychodzą i chcą sobie telewizję wziąć i ewentualnie coś kościołowi odpalić. No wiem, że w telewizji polskiej tak się tobie kiedyś zdeklarował profesor Łukasz Turski, fizyk, który współpracował z Polskim Radiem przez wiele lat, między innymi tworząc pikniki naukowe, że z Marylą Rodowicz byłby w stanie zrobić bardzo ciekawy program o fizyce. Tak, tak, pamiętam tę rozmowę. A ktoś napisał, a pamiętacie Rekiny Europy? To była zabawa. Rekiny Europy. To chyba Rewiński i Spuła. To chyba był Tygrysy Europy. Tygrysy Europy. Tutaj Kasia mi podpowiada na ucho. Tak, generalnie takie seriale, gdzie powiedzmy seriale śmieszne, czy też seriale, które są jakieś parodystyczne, pastisze, też Polska była kiedyś, mam wrażenie, dużym potentatem, jeśli chodzi o te seriale. Słuchaj, ale taka Wojna Domowa, która jest absolutnie jednym z moich ulubionych seriali i kupiłem kilku osobom w prezencie i sam mam w domu cały sezon, tak, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, operując tym współczesnym słownictwem. Tam była konsultacja pedagogiczna Elżbiety Jackiewiczowej. No, to był serial, który zrealizowany przez Jerzego Gruzę, ale był dopasowany do polskich realiów i była rzeczywiście taka wiedza, która mogłaby się przydać i rodzicom, jak rozwiązywać różne konflikty na wesoło z dziećmi i szkoła też była pokazana trochę w krzywym zwierciadle, aczkolwiek jakiś taki wzorzec był bardzo przyjazny, a jednocześnie możliwy do wprowadzenia. Ja bym tutaj, ja naprawdę nie wymagam, żeby te seriale były absolutnie dydaktyczne, wręcz przeciwnie, ja uważam, że akurat dydaktyzm na dziś dzień to jest to, co gubi te polskie seriale, gdyż one próbują być wszystkie nachalnie dydaktyczne, może nie wiem, przez pryzmat misji. Tak, one są łopatologiczne. One są łopatologiczne. Natomiast licencja druga sprawa, na wychowanie. Że jest coś, co uderza, że w Polsce właściwie tej konsultacji, nie wiem, psychologicznej chociażby, czy innej, ja tego nie widzę. Te seriale to są papierowe postaci i te papierowe postaci grają takie role, które absolutnie ludzie się tak nie zachowują i ludzie wiedzą, że się tak nie zachowują, ale się mimo to ogląda. Natomiast co uderza, to jednak nawet jak popatrzymy sobie na średni serial amerykański, to też to różnie bywa. Natomiast są seriale dobrze robione. Mi się na przykład bardzo podoba, jestem fanem Dexter, gdzie Dexter rzeczywiście jest tak zrobiony, że widać, że tam ta konsultacja psychologiczna jest spora. Ja wiem, że jak się robi serial o psychopacie, to nie da się inaczej. Nie, bo można popaść na łatwiznę. Można wpaść w łatwiznę. Mnóstwo kryminałów ma psychopatów, którzy są zero-jedynkowi. Są po prostu są tymi złymi charakterami. No ale to zazwyczaj jest jedna osoba, która pojawia się jakoś zupełnie epizodycznie, a tutaj to jest główny bohater, który przez cztery sezony musi ponieść tę akcję. No przez cztery, teraz będzie piąty. Natomiast bo z roku na rok jest większa... Wszyscy wiecie, co ogląda Tomasz Pusakowski. Tak, natomiast o co chodzi? Otóż ja już nie mówię o głównym bohaterze, ale chociażby o takich postaciach drugoplanowych. Jak w Dexterze pojawia się sprzedawca, to nie jest to sprzedawca zrobiony tak jak stereotyp sprzedawcy, tak jak nawet pani z American Beauty, ale jest to sprzedawca, który posługuje się takimi taktykami, takimi technikami, którymi rzeczywiście będzie się posługiwał amerykański sprzedawca. To znaczy co? To znaczy, że pisząc jego rolę, zatrudnili kogoś, bądź scenarzysta był kiedyś sprzedawcą samochodów, bądź zatrudnili kogoś, kto się na tym znał. I tak tam wygląda pisanie prawie, znaczy każda rola tam jest tak opracowana, że rzeczywiście
prawie nic nie pozostawia tam takiego, tak, że idzie głowa i sobie myślę tak, no ja bym to tak zrobił, bo jednak ludzie się tak nie zachowują. Tam się ludzie tak zachowują. Inny serial, który mogę polecić, właśnie jeżeli chodzi o takie zachowania, to z zupełnie innej beczki, bo to jest sitcom, a nie amerykański, tylko brytyjski, to jest Coupling. I Coupling na przykład był takim serialem... O studentach. Nie. To był tak jakby wziąć Franców, o dorosłych ludziach to było. Wyobraźmy sobie Franców. Tylko czyli przyjaciół. Tak, tylko Franców. Przyjaciół. Ja przepraszam, ja zwykle operuję tutaj jednak amerykańskim. Ustawa o języku polskim. Wyobraźmy sobie przyjaciół, ale ja tego nigdy nie oglądałem jako przyjaciół, więc nawet pewnie Coupling... A tak, Coupling miał polską nazwę, to się nazywało Każdy z Każdym, bo kiedyś ktoś to chyba nawet puszczał. Wiem, że słyszałem tę nazwę, natomiast ona tak absolutnie nie odnosi się do tego, co było, bo wbrew tej nazwie nie robił tamtego Każdy z Każdym. Więc chodzi o to, że serial był przede wszystkim o problemach emocjonalnych ludzi, ale teraz wyobraźmy sobie taki sitcom jak Przyjaciele, tylko zrobiony bez cenzury, bez amerykańskiego purytanizmu i z brytyjską lekkością. No i teraz właściwie to był jedyny serial, przy którego oglądaniu rzeczywiście człowiek był w stanie się udusić ze śmiechu. Nie będzie Każdego z Każdym, na to nie pozwolimy, ale będzie coś, co znasz i co lubisz. Ross mnie pocałował. Nie. O Boże. Niesamowite, co? O Boże. Chcemy wiedzieć wszystko. Monika, otwórz wino i wypnij telefon. Jeśli tak nienawidziłeś bransoletki, trzeba było powiedzieć. A to, że ją nosiłem pomimo nienawiści, nic nie mówi o naszej przyjaźni? Powiedziała, że to idealne pożegnanie. Co miałem powiedzieć? To, co czuję. Rachel nie wie, że chcesz z nią być. Jak się dowie, może nawet nie wyjedzie. No tak, jeden z tych seriali, który jest bardziej rozpoznawalny w Polsce i trudno go chyba nie lubić. Chociaż można z niego wyrosnąć, takie mam wrażenie. A co to było, powiem szczerze? Bo to byli Przyjaciele, no Ross i Monika, no proszę cię, Tomek. A ja tego nie słyszałem nigdy z polskim lektorem. Do dzisiaj ludzie mówią, Andrzej Matul, a to ten, co czytał Przyjaciół. Ale ja, jak mówię, nie oglądałem nigdy tych seriali z polskim lektorem, więc jakby jak jest jakiś fajny serial, to się go ogląda w oryginale. Po co sobie jeszcze tutaj pośrednika fundować? Ale są tacy, którzy potrafią docenić kupowanie sobie serialów chciałem powiedzieć w sześciopaku, w takim pudełku, w którym mają cały sezon i na poszukiwanie takich pudełek wybrała się Marta Kowalczyk, która poszła sprawdzić, co się kupuje w księgarniach i co się wypożycza. Michał Pietrzylasz w sekcji Dział Muzyka i Multimedia, Empik Olimp Lublin. Aktualnie na topie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o sprzedaż, jest serial Dr. House, jest serial Lost, amerykański. Bardzo dobrze sprzedały się też polskie seriale. Bardzo dobrze sprzedał się jeszcze nadal serial Dom, serial Czas Honoru. To była taka czołówka w tej chwili, jeżeli chodzi o sprzedaż, o popularność. Generalnie, jeżeli chodzi o filmy i o to, co mamy u nas na naszym dziale i o sprzedaż seriali, to jest to dział rozszerzający się. Jest coraz więcej boksów serialowych, jest duże zainteresowanie. Wiadomo, teraz jest na to sezon dodatkowo. I kiedyś, kiedy na filmie zagranicznym dominowały jednak wydania kinowe DVD, teraz ten balans się przechyla w stronę seriali. Może popularność, może przyzwyczajenie, może to, że jesteśmy na bieżąco z tymi bohaterami seriali. I też zjawisko, że sam serial trwa dłużej i klient jest bardziej zainteresowany historią, która da się nieco lepiej odpowiedzieć niż w filmach, w których jest często ostatnio niestety więcej akcji za wszelką cenę, efektów niż jakiejś konkretnej, ludzkiej, ciekawej historii. Czasami zdarzają się nietypowe prośby klientów. Kiedyś jakiś czas temu mieliśmy osobę, która była zainteresowana nawet nie indyjskim, nie bollywoodzkim filmem, tylko jakąś serią telewizyjną z Pakistanu i była również pani zainteresowana serialem miejscowym zrobionym tam z Australii, który jakiś czas temu był popularny w australijskiej telewizji. No niestety z uwagi na ograniczenia w dystrybucji nie mieliśmy możliwości
tego typu rzeczy zaproponować. Takie pytania się zapamiętuje, bo rzadko zdarza się takie oryginalne pytanie, czy taki klient, ale to jest naturalne. Mamy teraz czas globalizacji, ludzie docierają do produkcji z różnych krajów, także trzeba być na to przygotowany. Tomasz Andryszczyk, kierownik wypożyczalni handlowej Quiz Video. Seriale znajdują się u nas na takim oddzielnym regale. Z takich najczęściej wypożyczających się to 24 godziny, Przyjaciele, a z polskich Magda M i 39,5. Chcąc wypożyczyć serial Magda M, gdzie na jednej płycie znajdują się 3 odcinki, najlepiej skorzystać z promocji 3 mega za 27 zł na 3 dni. Jeżeli serial jest dobry, wypożycza się tak samo często jak dobry film, także jest to zależne i od tego, kto występuje zarówno w filmie fabularnym, jak i w serialu, jak i od fabuły. Jeżeli film jest ciekawy, wiadomo, że będzie dobrze się wypożyczał. Jeżeli serial jest ciekawy, tak jak w przypadku Godziny Soprano, też wypożycza się bardzo dobrze. Także to zależy tylko i wyłącznie od jakości. No i jest jeszcze trzecia droga. Można nie wypożyczać, nie kupować. No to czwarta droga, bo można nie oglądać, tak. Ale można ściągnąć. I to jest to, co, jak się okazuje, niezwykle często robią młodzi ludzie. I o tych zwyczajach związanych z oglądaniem przez internet porozmawiamy jeszcze dzisiaj w Zostaw Wiadomość. Przypominam, że 70044 cały czas do Waszej dyspozycji w sprawie seriali. Poczytamy, bo sporo SMS-ów w naszej skrzynce tuż po północy, a jeszcze przed pierwszą dowiemy się, kto otrzyma sześciopaki, pozostańmy przy... pudełka z serialem. Przypominam, że macie do dyspozycji także adres mailowy zostaw@polskieradio.pl. Basia C napisała: ja uwielbiam seriale, ale te sprzed lat. Obecnie kręci się seriale, ale jakościowo są słabe. Chciałabym obejrzeć taki serial, który pokazałby życie i problemy, jakie przeżywają strażacy niosący ludziom pomoc i gaszący pożar oraz codzienne życie prostych ludzi, takich, których spotykamy na co dzień, na przykład sprzątaczki, nocni stróże, woźne w szkole i tym podobne. No ciekawe, czy ktoś zainteresowałby się takim... Był taki serial amerykański, jak byłem mały, pamiętam. O sprzątaczkach? Nie, o strażakach. A nie, no o strażakach to rzeczywiście był. My po północy, po serwisie informacyjnym wracamy do rozmowy. Zmiana przy konsolecie. Kończy swój dyżur Michał Jakubik. Bardzo dziękuję. A zastąpi go Roman Chomicz. A my z naszym gościem Tomaszem Łysakowskim wrócimy do rozmowy już za kilka minut. Przypominam, że Zostaw Wiadomość codziennie od poniedziałku do piątku, od 23 do 1. Nie zdychaj tak często, tak głośno, bo jeszcze mikrofon może włączony. To lada moment wrócimy do rozmowy. Polskie Radio Euro, a w nim Zostaw Wiadomość. Rozmawiamy o serialach, ale skoro seriale, to też ważne serialowe miejsca. Ciekawe, czy rozpoznajecie w serialach, gdzie były kręcone, co to za lokalizacje? Wiem, że M jak Miłość to w Grabinie, na Dobre i na Złe w Leśnej Górze, na Wspólnej w Warszawie, na ulicy Wspólnej. House to jest w szpitalu w New Jersey, Plainsboro, a Dexter to jest w Miami. Głównie w Stanach Zjednoczonych, chyba Manhattan, nie pamiętam dokładnie. Jason Blake siedzi w więzieniu, a rodzina zastępcza w domu. No na Sadybie chyba jest główna akcja, prawda? Bardziej taki okręg wiejski. A kiedy bohaterowie filmów czy seriali nie kłócą się, nie całują, nie chodzą na zakupy, to na pewno siedzą w jakiejś kawiarni. Tam przecież trzeba porozmawiać z przyjaciółką o problemie sercowym, załatwić biznesową sprawę albo zupełnie przypadkiem podsłuchać o nowo kupionym samochodzie sąsiada. Jak istotnym miejscem stają się puby, knajpki i restauracje na filmowym planie, to sprawdzała Kasia Klepaczewska. Numerek 78, miejsce 13, stolik 3. Kawiarnie, bary i restauracje to miejsca, w których bardzo często toczy się główna akcja filmów i seriali. Bar Apis z filmu Miś Stanisława Barei, choć nigdy naprawdę nie istniał, stał się ikoną jadłodajni okresu PRL, mówi dziennikarz i znawca popkultury Max Suski. On jest wymyślony na potrzeby filmu, żeby pokazać skomasowane w jednym miejscu absurdy PRL-owskie, więc mamy pire z dżemem. Bardzo proszę, poproszę, niech będzie. Pire ze smalcem. Nie ma smalcu, z dżemem są pire. Dobrze, niech będą. Jak się zachowała obsługa, to jest najciekawsze, więc oczywiście obsługa i w ogóle ekspedientki w sklepach czy kelnerzy w knajpach, oni rządzili, a nie klienci. Parodia tej wyniosłości, totalnego lekceważenia klienta jest tam doskonale pokazana. Proszę panią do mnie, pani podejdzie. Zaraz! Niech pani wróci tu jeszcze. No i co tak grzebie? Jeszcze talerz przekręci. Do widzenia. Bary w serialach i filmach to jednak przede wszystkim miejsca, w których bohaterowie spotykają się ze znajomymi, a do wspólnego omawiania problemów wystarczy szpitalny barek. Wiedzą o tym bohaterowie serialu Na dobre i na złe. Może panie mają ochotę? No, to nie jest zła.
Jak zjemy z jednego talerza, to w kuchni będą mieli mniej do zmywania. Filmowe kawiarniane spotkania to okazja dla widzów, żeby dowiedzieć się, kto wróg, kto przyjaciel. Kawiarnie czy bary były też doskonałym miejscem do podsłuchiwania, do śledzenia, czy do zawoalowanej obserwacji jakiejś osoby. Łatwo było właśnie w kawiarni czy w barze, bez wzbudzenia podejrzeń, kogoś podsłuchać, sprawdzić, z kim się spotyka, o czym mówi. To, kto z kim siedzi przy stoliku, nie jest przypadkowe. Widzom też nie jest obojętne to, z kim mieliby się umówić. Z Joeyem z przyjaciół, bo jest zabawny. Myślę, że mógłby być to miły wieczór. Poszedł na kolację z Markiem Konradem, on grał w Ekstradycji. Dr. House jest taki ironiczny i zgryźliwy, a tacy mężczyźni właśnie są dla mnie zagadkowi. Rachel, bo chyba nawet pamiętam, jak ona wyglądała. Z Maciejem Zakościelnym. Z Bronkiem z czasów honoru. Z Adamem Ferency. Był wspaniałym kamerdynerem. W Niani. Nie jest obojętne też to, do jakiej restauracji można byłoby się wybrać. W serialach jest pełen przekrój lokali. Są mordownie, na przykład jak w 40-latku Karwowski z Maliniakiem idą do mordowni, gdzie wiszą jakieś stare sieci rybackie, Lorneta i Meduza. I z drugiej strony mamy też pełen luksus, choćby pana porucznika Borewicza, który spotyka się ze swoją byłą żoną w jednym z odcinków 07 Zgłoś się. Są też takie puby jak Peach Pit, gdzie tak jak w serialu Beverly Hills 90210, bohaterowie czują się jak w domu. Polskie Radio Euro. No, czytamy różne informacje i różne sygnały od naszych słuchaczy, ale teraz chciałbym mojemu gościowi Tomaszowi Łysakowskiemu, kulturoznawcy i medioznawcy, przedstawić mail od naszego słuchacza, od Leszka, który napisał: seriale to mój cykl życia. Seriale. Można by było napisać o nich wiele prac doktorskich i naukowych. Serial, który chciałbym, aby został zrealizowany, to pokazujące życie człowieka narkomana. Ja bym nakręcił trzy sezony. Pierwszy sezon by pokazywał życie takiego człowieka od początku nałogu, pokazujące, jak to się zaczyna, jak bohater po kolei traci kolejne swoje dni pod wpływem nałogu. Drugi sezon polegałby na takim obrazie człowieka, który sięgnął dna, jego przetrwanie na ulicy, walka o kolejne porcje narkotyku, jego zatracanie się i gubieniu sensu życia. Trzeci sezon to nagła zmiana bohatera, który pod wpływem nagłej siły zaczyna wychodzić z nałogu, postanawia urodzić swoją duszę na nowo. W tym celu udaje się w góry, gdzie jest odcięty od całego społeczeństwa. No, rozumiem, że już teraz po prostu nie ma co, tylko trzeba kupić od Leszka ten pomysł, no i kręcić. Nie, mam pytanie, ale byłby problem z trzecim sezonem, bo jak on by był sam w górach, to seriale, niewiele byłoby to są akcji. Interakcje. No, to można. Ale tak w górach teraz coraz więcej ludzi. Ale Leszek pisze dalej. Seriale wyznaczają mój cykl tygodnia. Mam tak ustawione swoje ulubione seriale, żeby wypełnić cały tydzień i każdy wieczór każdego dnia. Gdy nie obejrzę danego dnia jakiegoś serialu, to czuję pustkę. Nie wiem, co działo się z bohaterami, jak potoczył się ich los. Można powiedzieć, że jestem lekko uzależniony od nich. W swoim repertuarze mam różnej maści gatunki, od komedii po same jakieś najdurniejsze. A czemu polska telewizja komercyjna i publiczna ma takie, a nie inne seriale? Ponieważ największymi odbiorcami są osoby bezrobotne, gospodynie domowe i mniej inteligentne osoby. Ciekawe, na jakich badaniach opiera nasz słuchacz swoje wnioski. Oglądają oni te seriale, ponieważ fajnie tak pooglądać sobie, jak żyją inni, jak im się powodzi. Łatwo przyswajalne i nie trzeba dużo przy nich myśleć, bo można powiedzieć, że osoby z wyższą inteligencją po prostu telewizji nie oglądają. Ja bym się nie zgodził. Co mnie zachwyca w amerykańskich serialach, to po prostu sposób ich montażu, efekty i dialogu. Po prostu są takie amerykańskie. Ale co by nie za bardzo tak pogrążać telewizji publicznej i komercyjnej, to widać tendencję, że słuchają głosu ludu. Widać to na przykład po takich ruchach, jak wprowadzenie seriali z tygodniowym opóźnieniem, przykład Zagubieni oraz 3-godzinne opóźnienie serialu Pacyfik. Ja nie do końca rozumiem, o co chodzi z tym opóźnieniem, ale... Może w stosunku do oryginału? Może. W każdym razie to mail od Leszka. Leszek też już prawie pewniak do tego, żeby dostać jeden z sezonów Chirurgów. Być może już widział. Być może już widział, a być może nie. No, i co mam się odnieść? No. Dużo ci wrzuciłem wątków. Tak. Pierwsza sprawa. I ja powiem szczerze, że dla mnie to trochę egzotycznie brzmi, bo mój sposób oglądania seriali to jest właśnie tak, że serial, jeżeli jakiś serial mnie wciągnie, to właściwie oglądam ten serial najszybciej jak mogę. Łącznie z jakimiś maratonami, gdzie często to jest tak, że nie wiem, pewne seriale oglądałem na przykład u znajomych po raz pierwszy, gdzie jak coś
podoba się, to oczywiście puszcza się to znajomym, więc dzisiaj, co ciekawe, to bardzo często wygląda tak, że się idzie gdzieś na imprezę i bywa nawet, że żelaznym punktem takiej imprezy jest projekcja na dużym, powiedzmy, projektorze jakiegoś odcinka, jakiegoś serialu fajnego, albo na przykład jakiegoś filmu, który się gospodarzom podoba, więc mnóstwo w ten sposób człowiek poznaje. Jeżeli taki serial mnie wciągnie, to rzeczywiście myślę, że w ciągu tygodnia jestem się w stanie rozprawić z takim serialem, no i później już nie ma uzależnienia, co najwyżej można poczekać, a na następne pół roku czy rok. Tak miałem z Dexterem, który obejrzałem dosyć szybko i który teraz po prostu czekam bodaj gdzieś chyba we wrześniu zaczyna się emisja nowego sezonu, ale nie wiem, czy oglądać od września, bo czasami jest pokusa, jeżeli taki serial bardzo wciąga, żeby poczekać te 12 tygodni, aż dobiegnie końca i dopiero wtedy obejrzeć wszystkie 12 odcinków, dlatego że nie ma tego czekania. A problem jest tylko taki, że niestety fani Dextera są straszni, bo jeżeli właśnie jest tak jak na końcu poprzedniego sezonu jest jakieś niezmiernie ważne wydarzenie, którego nie powinno się wiedzieć o nim, mhm. dopóki się nie dojdzie do tego odcinka, no to niestety fani Dextera oczywiście poinformują cię. I będzie to pierwszy rekord, który po wrzuceniu tego hasła pojawi się w wyszukiwarce. Ja maraton urządziłem sobie raz w życiu i powiedziałem nigdy więcej, a mianowicie byłem chory i przez 4 dni oglądałem prawie nieustająco 6 stóp pod ziemią. Miałem wrażenie, że mój dom zamienił się w zakład pogrzebowy. To odradza mimo wszystko. Jeżeli jest taki serial, który... Poza tym przestawiłem się na język angielski. Wyszedłem po tym zwolnieniu do sklepu i miałem ochotę rozmawiać po angielsku, ponieważ zupełnie zatopiłem się w tym języku. Mm-hmm. Ale przebadano młodych ludzi i zapytano, dlaczego oni oglądają filmy tak jak ty. To znaczy, po pierwsze, ściągając z sieci, po drugie, oglądając je ciurkiem, i okazuje się, że przede wszystkim w sieci nie ma reklam. To znaczy ich serial nie będzie przerywany reklamami. To jest podawane jako jeden z tych powodów, dla których się wybiera taką formę. Poza tym lepsza jakość. No znacznie lepsza. Teraz można spokojnie w sieci dostać seriale, które mają już 720 pikseli. To znaczy, że to jest jakość, która... No, właściwie lepsza niż DVD, czyli powiedzmy tak na poziomie Blu-raya. I jak oglądamy taki serial, no to w Polsce, gdybym chciał taki... Zwykle to jest jednak przede wszystkim, ja myślę, że to nie ta jakość, tylko to, co sprawia, że ludzie wybierają te seriale w sieci. Jeżeli mają taką możliwość, to szybkość. Nawet jak to jest... te 4 dni, czy ten tydzień trzeba by czekać, to i tak trzeba czekać. Natomiast w Ameryce odkryto, co odkryto? Że ludzie, którzy mieszkają na zachodnim wybrzeżu, jeżeli serial jest emitowany, powiedzmy w czasie rzeczywistym na wschodnim wybrzeżu 4 godziny wcześniej. A są 4 godziny różnicy. To czasami są tacy fani, którzy nie będą czekać tych 4 godzin, tylko ściągną z sieci serial wyemitowany już tam na tamtym wybrzeżu, żeby go obejrzeć te 3 godziny wcześniej. Tak bardzo im zależy na tym, żeby się dowiedzieć, co dalej. Więc te reakcje za to odpowiadają. Jeżeli na przykład pojawia się taki problem, jeżeli jestem jak fanem jakiegoś serialu i mam możliwość taką, powiedzmy, w pełni akceptowalną, czyli tak w Polsce, powiedzmy, za pół roku, czy za rok, czy za 2 lata wyemituje go jakaś telewizja, być może pojawi się wtedy w księgarniach, a w internecie jest już w ciągu godziny od emisji. Mhm. Bo tak naprawdę większość teraz ruchu w sieci to jest wymiana plików, a ludzie wymieniają się głównie serialami, bo filmy kinowe to są jednak rzeczy, które niewielki tylko procent ma aż taką oglądalność, żeby masowo zawładnąć wyobraźnią. Natomiast seriale oglądają miliony i miliony ludzi wymieniają się, więc w tym momencie ściągnięcie serialu na dysk naszego komputera jest bardzo szybkie i ludzie się coraz mniej przejmują, zwłaszcza w Polsce tym. 70.044. Brak lektora w badaniach wyszedł jako zaleta. Plus. No, tak. Ciekawe, dlaczego nie zdecydowaliśmy się na taki ruch jak Skandynawowie w telewizji szwedzkiej. Nie ma żadnego lektora. Jest podpis. No, znacznie lepiej radzą sobie z językiem angielskim. Ale może to nawet to nie jest zawsze reguła, jeżeli chodzi o te... Tak myślimy o Skandynawach, ale na przykład kraje takie bodaj jak Rumunia też mają głównie napisy. I jak popatrzymy na mapę,
na Wikipedii, kiedyś znalazłem taką mapę, gdzie jest dubbing, a gdzie są napisy, no to nie ma żadnej reguły. Na przykład w Hiszpanii, w Niemczech jest dubbing, czy we Francji. Niemiecki jest dosyć specyficzny. Niemiecki dubbing jest tak, bardzo specyficzny. Bo tam jest dubbing, a nie lektor. Po bliskiej z Niemcami graniczy Holandia, gdzie z kolei są napisy, więc nie ma jakby tutaj prostego rozłożenia. Lektor, co ciekawe, jest unikalny na skalę świata i dominuje w Polsce i w krajach byłego ZSRR. Nawet w tych krajach dawnego... Jakich mamy lektorów. No. Za to, jakich mamy lektorów. Druga sprawa, że mieliśmy kilka porażek różnych dziwnych z dubbingiem. Bo na przykład najlepszy dubbing, który podobno zrealizowano w historii polskiej telewizji, czyli do Ja Klaudiusza, został zgubiony w tejże telewizji. 70044, a jak to jest z legalnością ściągania tych seriali? Właśnie tak. No chyba tylko tak możemy odpowiedzieć na to pytanie. Właśnie to tak znaczy jest. To znaczy jest pewna szara strefa. To znaczy, że generalnie ja sam też sporo kupuję. I sporo człowiek kupuje, jak ma możliwość. Natomiast większość internautów, jak ściąga, nie dlatego, że totalnie nie chce kupić albo nie ma pieniędzy, bo okazuje się, że zrobiono badania, że ludzie, którzy ściągają rzeczy z sieci, statystycznie znacznie więcej rzeczy kupują. Tych rzeczy, które też ściągają czasami. I oni najczęściej, bo to są ludzie z wielkich miast, to są ludzie wykształceni, to są ludzie, których stać na szerokopasmowy internet, to są ludzie, którzy i tak przeznaczają duże pieniądze na dobra kultury. Natomiast kwestia jest taka jak szybkość. No niestety w Polsce nie ma dystrybucji na tyle szybkiej, jakby zagroziła konkurencji tutaj w postaci szybkiego dostępu do seriali amerykańskich. W internecie. Już zaczynam czytać całą masę SMS-ów, które wpadły do naszej skrzynki. A ktoś wie, gdzie się dzieje moda na sukces? W jakim mieście? Mam wrażenie, że w mieście pod tytułem Studio. Nie studio telewizyjne. To jest takie miasto. A azjatyckie dramy, koreańskie, tajwańskie i japońskie seriale są genialne. Dobra odskocznia od tego, co zazwyczaj leci w TV. Polecam To Get Her and Hanayori Dango. Show DSK. Czy jakoś tak. A u mnie w Piotrkowie był kręcany m.in. Jan Serce, Przeprowadzki i cała masa filmów. M.in. Wabank, Jakub Kłamca, już niedługo Ukryci Agnieszki Holland, a wkrótce film Hoffmana. No proszę, nie wiedziałem, że do Piotrków jest takim zagłębiem. Nasze Hollywood. Filmowe miejsca, to jakie chciałbym zobaczyć, to te z planu Zagubionych i z planu Jak poznałem waszą matkę. Poznałem waszą matkę. Ach, wiem, no to sitcom. Sitcom, ale ja wiem, czy tam jakieś specjalne plany. No jest taka jedna kawiarnia, która mi się bardzo kojarzy z tamtym filmem. Cudze chwalimy, a moim numerem jeden jest serialowa ekranizacja Chłopów Raymonta. To jest życie. Proste, ale jakie barwne i prawdziwe. Proponuję nie traktować serialu jak lekturę szkolną. Pozdrawiam, Kuba. Rzeczywiście, chłopi... Już nie są chyba lekturą. Tak? Znaczy nie wiem, ale o ile wiem, teraz są jeszcze jakieś lektury? Lalka jest nadal, z tego co wiem. Kawałeczki. Nie ma lepszego serialu niż Columbo, którego pierwszy odcinek jest aż z 1969 roku. Aktualnie oglądam już siódmy sezon Porucznika i nie wiem, co zrobię, jak wszystkie obejrzę. No to samo mam z Sześcioma Stopami pod ziemią, że ogromna rozpacz mnie ogarnia, kiedy kończy się ten serial. Ale oglądałeś już Dextera? No tamten sam aktor. Nie, bo ja nie, mogę się, ja nie mogę się pogodzić, że David jest policjantem, to jest zupełnie... Nie tylko policjantem. No tak, gra tam zdecydowanie podwójną rolę. Ale, tak, ale znaczy moim zdaniem znacznie lepiej wypadł w Dexterze niż w Sześciu Stopach. Znacznie bardziej w ogóle Dexter wciąga niż Sześć Stop pod ziemią, ale to jest moja subiektywna opinia. Mnie najbardziej rozbrajał serial Świat według Malcolma. Bardzo śmieszny, a z polskich Oficer. I te z lat PRL-u. Obecnie jest straszna sieczka. Podpisano Luki. A oprócz Alo, Alo i Ostrego dyżuru, ostatnio spodobał mi się serial Chirurdzy, ale go już nie puszczają w publicznej TV. Podpisano Młoda. No właśnie, Chirurdzy dzisiaj będą do otrzymania w naszej audycji, bo mamy dla was cztery sezony. Polskie seriale nie lubię. Moda na sukces to wieczne kłótnie i lipa. Oglądałam Legionista, fajny film, Dwa Światy. Kocham go, Pola. Ulubiony serial Riana i Przygody Wesołego Diabła, Maszyna Zmian.
Moja złota trójka, Chirurdzy, The L World i Skins. L-World. L-World to ten jest serial o lesbijkach, tak. Aha. Natomiast Skins to jest brytyjski serial o młodzieży, która w tym serialu, o ile pamiętam, głównie oddaje się różnym rozrywkom, których nie będziemy tutaj polecać. A co z kultowym serialem Świat według Bandich? No, bo to mój ulubiony serial, jeżeli przesuwał granice, tak, mam wrażenie. Ale także w Polsce zrobiono jego nieśmiałą parodię, taką, no, uładzoną, czyli Świat według Kiepskich. Może nie był, był taki troszeczkę, mam wrażenie, inspirowany, chociaż... Ale był bardzo swojski, był nasz. Był swojski, tak, no, no był taki, powiedzmy, no, no polski, o. Ale aczkolwiek, rzeczywiście, jeżeli chodzi o polskie seriale, no to Świat według Bandich jeszcze dosyć wysoko bym logował na, powiedzmy, na tle tego, co dzisiaj leci w telewizji. Ktoś nam donosił, że odcinek Bloody Mary, o którym mówiłeś, był wyemitowany, no ale przez kanał komercyjny w Polsce i to też taki, aha, który nie jest zbyt popularny, mam wrażenie, w związku z tym... Ale naprawdę, ja jestem w szoku. Ale to TV4 bodaj, czy nie? Czy nie? Nie wiem, kto to emituje. A ja ci potem jeszcze powiem. Pytanie... Co było w tłumaczeniu? No bo oczywiście i czy aby na, tej sceny z papieżem i menstruującą nie, słuchaj, nie powiem kim. Przestań. Nie wycięli. No są takie, To też... niech się ojciec Rydzyk dowie. To cię nie zaprosi do studia. Nie ma lata bez czterech pancernych. W dzieciństwie mama budziła mnie o 9 rano i razem zasiadaliśmy przed ekranem. Łączy pokolenia. No, czterej pancerni, chociaż ja nie wiem, nie, no chyba rzeczywiście bardziej czterej pancerni niż Klos u mnie. Bardziej czterej pancerni niż pies. Niż pies. Bardzo miło wspominam telenowele brazylijskie czy kolumbijskie. Do dziś pamiętam ich fabuły. Wszystkie koleżanki z klasy oglądały i było o czym gadać w szkole. No mam wrażenie, że to tak ty tutaj powiedziałeś chyba, że raz poznasz fabułę i już masz załatwione raz na zawsze. Chociaż są wyjątki, teraz nakręcono taką telenowelę w Kolumbii, która w ogóle była bardzo pomysłowa i opisywała życie prostytutki, tylko w nazwie tej telenoweli było pewne słowo, które oznacza pierś. Just. W języku, nie, pierś dokładnie, w języku hiszpańskim, wulgarnie. Tak jak nie będziemy mówić tego słowa, jak ono po polsku brzmi. W każdym razie po hiszpańsku to jest teta. No i teraz ta teta została przetłumaczona na różne języki, bo co się okazuje? Ona odniosła sukces w Kolumbii, ale ten format został potem przetłumaczony w różnych krajach hiszpańskojęzycznych. Oni wyprodukowali własne wersje tego innego hiszpańskojęzycznego serialu i na przykład w Ameryce wyprodukowali swoją, ale bez wyrazów wulgarnych, mimo że było o życiu prostytutki, in teta zniknęło z nazwy i zostało mama, czyli pierś, która jest taka zwykła pierś po hiszpańsku. Czyli nawet w tytule zaszła cenzura. Purytańska Ameryka. Rozmawiamy dzisiaj o serialach, tak naprawdę tych, które niektórym wyznaczają rytm życia, niektórzy zdają się w ogóle nie zauważać świata poza nimi. A widzisz, jak ktoś napisał, studia były, bo myśmy pisali, mówiliśmy o serialu, o studiach, studia były w Beverly Hills, ale mam wrażenie, że to zazwyczaj była taka high school amerykańska. Nie, tak, ale był i polski serial, dokładnie o studiach, którego akcja działa się w akademiku i tylko, że o ile pamiętam, to jak sam żyłem w akademiku, to jednak życie w akademiku wyglądało troszeczkę inaczej, a nawet więcej niż troszeczkę niż w tym serialu. To teraz będzie coś ze specjalną dedykacją dla ciebie. Mam nadzieję, że rozpoznasz, no i się ucieszysz. M jak miłość, wiele imion ma. M jak serce z piernika na starego piernika. Kinga, co ty mnie tak piłujesz? Ja jeszcze nie wierzę, że będę ojcem, a ty chcesz, żebym był ekspertem w sprawach ciąży? Czy ty nie uważasz, że to trochę dziwne, że my tak długo staramy się o dziecko, a Paweł tak od razu został ojcem? Ale co chcesz przez to powiedzieć? Ty nie jesteś w tym wieku, że zaczynają ci się już podobać młode panie? Tak, w tym kolorze rzeczywiście jest niedobrze. Jeśli Marek kiedykolwiek dowie się, że wzięłam te pieniądze, nigdy mi tego nie wybaczy. Rozwodzimy się.
Żart. Sprawa jest w sądzie. Widzisz, jaka jest sytuacja? Daj pyska. Człowiek wie, gdzie się obudził, a nie wie, gdzie zaśnie. Ten gips, proszę, to trzeba zagipsować gipsem. Co, z gipsem zagipsować? No to weź gips i zagipsuj. Jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. Ale rolę kobiety w domu może wykonywać tylko prawdziwa kobieta. Jak jeden dzień. Są takie seriale, które nieodmiennie cieszą mnie i kiedy natrafiam na odcinek w telewizji, to zatrzymuję się i jeżeli mam trochę czasu, to oglądam. No i to jest między innymi 40-latek i te rozmaite gipsowane dziury i te łuki, które były zainspirowane i ten Iwo, który mówił, że to właśnie teraz tak trzeba albo trzeba inaczej i Madzia Karwowska. No, bardzo lubię te postaci, ale ty jakoś widzę, nie odmalował się uśmiech. To znaczy... na twojej twarzy. Nie, bo po prostu jakoś 40-latek nigdy mnie nie... No, obejrzałem, jak byłem mały. Pamiętam, gdzieś to leciało i człowiek oglądał, ale jednak nie aż tak jak, nie wiem, Alternatywy 4 czy Zmiennicy. To były seriale, które naprawdę bardzo lubiłem, jak byłem mały. A Zmienników w ogóle nie kupiłem. Zmiennicy, słuchaj, zupełnie nie. To... Mimo, że nawet miałem dyrektora, który zagrał tam boja hotelowego. Nie, to ja pamiętam, natomiast jak rozmawialiśmy wcześniej o Lektorze, to mi się przypomniało, że był serial, który z Lektorem według mnie po polsku, nawet nie wiem, czy nie jest lepszy niż w wersji swojej brytyjskiej, i to jest Czarna Żmija z Rowanem Atkinsonem, gdzie rzeczywiście, zwłaszcza ten trzeci sezon, gdzie Czarna Żmija służy na dworze regenta w czasach napoleońskich i po prostu tam, jeśli chodzi o tłumaczenie tego, bo to jednak jest kwestia tłumaczenia, jest naprawdę genialnie przetłumaczone i no, można boki zrywać. Polecam każdemu, to można spokojnie obejrzeć z polskim lektorem. No dobrze, a teraz już za chwilę dowiemy się, kto będzie mógł się cieszyć prezentem od Polskiego Radia. Fundatorem nagród jest CD Projekt, dystrybutor seriali Chirurcy gotowe na wszystko i Zagubieni na DVD. A Chirurgów, czyli Grey's Anatomy, wyślemy do Kingi z Krakowa, do Kuby, którego numer telefonu zaczyna się od cyfr 604, do Adama, którego numer zaczyna się od cyfr 505 i do Młodej. Młoda była jedna w naszych SMS-ach. Odezwie się do Was Katarzyna Klepaczewska i zapyta o adresy, żebyśmy mogli wysłać te filmy pocztą. No i mam nadzieję, że miła przed Wami, miły czas oglądania serialu. Na co teraz czekasz, bo mówisz o piątym sezonie Dextera? Myślisz, że będzie jeszcze jakaś nowa jakość w serialach? Albo na coś się niezwykle czeka w serialowym świecie? Wiesz co, bardzo trudno powiedzieć, bo nie czekam na nic konkretnego, tylko problem jest taki, że nim nie zobaczyłem Dextera, też nie czekałem na nic konkretnego. Chodzi o to, że pewnie znów odkryją coś, czego jeszcze nie było, no bo wydaje się, że już wszystko było w serialach, że jak sobie tak myślimy, że o Sprzątaczce na pewno już był jakiś serial, że o prostytutkach już był, że był również, teraz już wiem, że był również o mordercy, który pracuje na policji i wykańcza tylko złych, ale zapewne, czy na przykład Alo Alo, sitcom o II wojnie światowej. To są tematy, które no nie przyszłoby nam teraz do głowy, że można o tym zrobić serial. Ludzie zrobili serial. Pewnie za jakiś Father czas... Father Ted był o pijącym księdzu na przykład. Pewnie będzie mnóstwo fajnych seriali, natomiast trudno powiedzieć na... No, ja osobiście czekam pewnie, znaczy ucieszę się, jak będzie znów kolejny pewnie na jesieni właśnie nie tylko Dexter, ale również South Park, gdzie South Park wraca zawsze wiosną i jesienią, no i teraz każdy kolejny sezon South Parku jest lepszy. I to jest reguła, której moim zdaniem ona tam funkcjonuje sobie, ponieważ nie widać, żeby ten South Park miał dobiec końca, no to życzę im jak najlepiej i po prostu z nadzieją będę czekał, aż no, osiągną takie wyżyny, jak jeszcze nikt nie osiągnął. A moimi ulubionymi serialami, napisała Kasieńka na 70044, są Brzydula Betty i wszystkie części Oficera. Ach, ten Borys. Nie rozumiem, dlaczego telewizja puszcza powtórki powtórek 2 tygodnie po zakończeniu emisji. Przecież to chore jest i powoli robi się nudne. Mam nadzieję, że ci, którzy decydują o serialach, przysłuchiwali się dzisiaj waszym opiniom, waszym głosom bardzo pilnie i dzięki temu być może zmieni się nieco oferta telewizyjna i będziecie bardziej usatysfakcjonowani.
usatysfakcjonowani. A przed nami jeszcze reportaż. No, najpierw będzie Ania Garbarek, która zaśpiewa Can I Keep Him, a później reportaż Świat Seriali, reportaż Doroty Fred-Robonieckiej. Wszyscy pamiętają, jak w godzinach wieczornych leciał serial Izaura. To była niemal świętość. A nikt nie mógł przeszkadzać w tym czasie. Ulice się wyludniały. Potem pojawiła się Dynastia. No, było jeszcze w Kamiennym Kręgu, czyli druga część Izaury. Współcześnie otoczeni jesteśmy serialami zewsząd, zarówno w telewizji publicznej, jak i w komercyjnych, ale mimo to seriale cieszą się powodzeniem i dlatego je oglądamy. W reportażu Świat Seriali Dorota Fred-Robonieczka wykorzystała fragmenty z seriali Majka telewizji TVN, Samożycie telewizji Polsat, Na dobre i na złe, Klan, Ojciec Mateusz, Rancho oraz Niewolnica Izaura to seriale telewizji publicznej, jak i Matysiakowie, którzy zostali przygotowani w Teatrze Polskiego Radia i na antenie Polskiego Radia wyemitowani. Świat Seriali już za kilka minut na antenie Polskiego Radia. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie naszemu gościowi, Tomasz Łysakowski. Dobrej, spokojnej nocy. Dobranoc. I zapraszam na Zostaw Wiadomość, które już w poniedziałek. Dziękuję za przygotowanie tej audycji Katarzynie Klopaczewskiej i zapraszam Was do tego, żebyśmy się w poniedziałek po 23 spotkali. Do usłyszenia, Tomasz Kosiorek. 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 Do usłyszenia.